Ten milczący filmowy wstęp wydaje się może trochę dziwny w zestawieniu z tytułem czerwcowego odcinka cyklu Ratusz dla Ciebie. Ratusz. Ale to tylko pozór. Celem tego zabiegu jest ukazanie, szczególnie młodszym mieszkańcom Słupska, iż w miejscu, w którym dzisiaj tętni miejskie życie, jeszcze 170 lat temu kumkały żaby, wygrzewały się żółwie i baraszkowało ptactwo wodne, bo falowało tu niewielkie, błotniste bajoro zwane Die Quebe vor dem Neuen Tor. Historia powstania dzisiejszego Placu Zwycięstwa to temat na osobny film. Dzisiaj dosyć jednak powiedzieć, że w połowie XIX wieku przez 7 lat to bagniste bajoro pracowicie zasypywał mistrz piekarski Winant. Materiał do tego w ilości 30 tysięcy fur piachu pozyskując z góry Świętego Piotra, czyli dzisiejszego stadionu 650-lecia. Tak powstał Plac Zwycięstwa, zwany z początku Wolmarktem, czyli targiem wełnianym, a następnie do końca II wojny światowej Placem Heinricha von Stefana, słupszczanina XIX-wiecznego ministra poczty Rzeszy Niemieckiej i wynalazcy kartki pocztowej, czyli pocztówki. Ale wróćmy do magistratu. Pod koniec XIX wieku ratusz miejski, który jeszcze w wieku XVII wzniesiono na obecnym starym rynku, stał się zbyt ciasny jak na potrzeby miasta o blisko 30 tysiącach mieszkańców. Ten stary ratusz budowano w czasie, w którym Słupsk zamieszkiwało około 4,5 tysiąca ludzi, a i rola magistratu nie była tak duża, jak to miało miejsce u schyłku XIX stulecia. Burmistrz przełomu wieków XIX i XX, Hans Matthies, wymógł zatem na Radzie Miejskiej decyzję o budowie nowego ratusza. Początkowo miał stanąć przy Alei Sienkiewicza, ale ze względu na tamtejszy podmokły grunt wybrano obecne miejsce. Jak się okazało, równie niezbyt suche. Dlatego budowniczowie mieli poważny problem ze stabilnym osadzeniem ratusza. Wielki gmach stoi pewnie do dziś na 18 betonowych palach, z których każdy wbity jest w podłoże, na głębokość 5,5 metra. Dzisiaj znane jest tylko jedno zdjęcie z tej budowy, co nawet jak na tamten czas niezbyt rozwiniętej sztuki fotografii wydaje się dziwne. Istnieje przecież wiele znacznie wcześniejszych fotografii Słupska z XIX wieku, choćby starego ratusza, rozebranej bramy Holsztynów czy Neutermauerstrasse, nieistniejącej już ulicy za restauracją metro i dawnym PKO. Trudno przypuszczać, że tak wielka inwestycja nie wzbudzała zainteresowania ówczesnych słupszczan, w tym także zawodowych fotografów. Możemy zatem przypuszczać, że inne być może spłonęły w pożarze starówki w marcu 1945 roku, a może drzemią gdzieś ukryte, nawet na terenie ratusza, na przykład zakopane gdzieś na dziedzińcu, jak to ze swoimi zastawami i sztućcami zrobiła ratuszowa winiarnia. Budowę pod nadzorem berlińskich architektów Karla Caara i Rudolfa Wala, którzy wygrali ogłoszony w tej sprawie konkurs, rozpoczęto w kwietniu 1899 roku. Trwała nieco ponad 2 lata i dwukrotnie przekroczyła planowany budżet, na skutek czego Hans Matthies znalazł się w poważnych kłopotach i w końcu stracił stanowisko. Uroczyste oddanie nowego gmachu nastąpiło 4 lipca 1901 roku. Słupski ratusz należy do nielicznych w Polsce, które zachowały swój wystrój i specyficzny klimat, jaki nadali mu jego twórcy. Na korytarzach zachowały się nawet niektóre lampy z kurkami gazowymi, ponieważ niegdyś gmach oświetlano gazem. W gabinecie prezydenta miasta do dzisiejszych czasów dotrwały oryginalne tapety sprzed ponad 120 lat oraz biurko pierwszego burmistrza, który zasiadł w najważniejszym pokoju nowego magistratu. Warta odwiedzenia jest również górująca nad miastem ratuszowa wieża, udostępniona zwiedzającym dopiero w roku 2003. Po drodze na górę można zobaczyć olejne portrety prawie wszystkich burmistrzów i prezydentów miasta, jacy zasiadali w tym gmachu począwszy od roku 1901. Ich autorem jest słupski artysta plastyk Henryk Klaja.
Godna uwagi jest też sala obrad Rady Miejskiej z dwoma ściennymi malowidłami. Przedstawiają one historyczne momenty z dziejów miasta, wtórne nadanie mu praw miejskich w roku 1310 przez margrabiów magdeburskich Jana i Waldemara oraz wykupienie Słupska przez mieszczan spod 12-letniej władzy Krzyżaków. Gnębili oni mieszkańców bardzo wysokimi podatkami. Od blisko 120 lat magistrat nieprzerwanie pełni funkcję, dla jakiej go wybudowano, urzędu, w którym słupszczanie załatwiają niezliczone ilości swoich życiowych spraw. Mówi prezydent Słupska, pani Krystyna Danilecka-Wojewódzka. Drogie mieszkanki, drodzy mieszkańcy naszego przepięknego miasta. Dzisiaj pozdrawiam was najserdeczniej z najwyższego punktu Słupskiego Urzędu Miejskiego, o którym najczęściej mówimy, ratusz. Przesyłam wam serdeczne życzenia z okazji pięknego jubileuszu tego ważnego dla miasta miejsca, 120-lecia uruchomienia nowej siedziby władz miasta. Ratusz Miejski przy Placu Zwycięstwa 4 lipca będzie miejscem spotkań z państwem. Na te spotkanie już teraz zapraszamy poprzez otwarcie wszystkich bram do ratusza, ale także na cykl uroczystości, imprez radosnych, poważnych, emocjonalnych, jak będzie mecz bokserski, które się odbędą przy Placu Zwycięstwa. Ale dzisiaj pozdrawiam was jeszcze w przededniu tego święta, pokazując, czym jest w istocie ratusz miejski. Ratusz miejski jest takim miejscem jest dzisiaj, takim miejscem był zawsze, który pozwalał oglądać Słupsk niejako z lotu ptaka. Bo rolą wszystkich włodarzy, dla których ratusz jest siedzibą ich pracy, było właśnie oglądanie Słupska z każdej perspektywy społecznej, gospodarczej, ekonomicznej, kulturalnej, rekreacyjnej, sportowej po to, żeby wiedzieć, jak służyć mieszkańcom miasta. Bo naszą rolą pracowników ratusza jest służba miastu i jego mieszkańcom. Bardzo często mówię o tym, że podejmować należy takie decyzje, które wpływają na harmonijny rozwój każdej przestrzeni życia mieszkańców miasta, ale także każdej okolicy, dzielnicy, osiedla naszych mieszkańców. To są trudne decyzje, ale właśnie tutaj, w ratuszu od 120 lat, takie decyzje wpływające na los każdego mieszkańca zbiorowości naszej wspólnoty zapadały, bo ratusz miejski jest siedzibą władz od zawsze, zarówno tej władzy wykonawczej, jaką sprawowali burmistrzowie, a dzisiaj prezydenci miasta, jak i władzy uchwałodawczej, jaką sprawują poszczególne rady miejskie. I zawsze tacy rajcowie doradzali poszczególnym burmistrzom czy prezydentom. Ratusz miejski, który jest tym pięknym jubilatem, został zbudowany raptem w ciągu 27 miesięcy. Dzisiaj ratusz jest miejscem centralnym. W ratuszu, proszę państwa, pracuje w tej chwili 270 urzędników w tej głównej siedzibie. Ale dodatkowo jeszcze Urząd Miejski mieści się przy ulicy Jaracza i przy ulicy Anny Łajmink, w tak zwanym Małym Belwederku. Ale ratusz miejski to także współdziałanie z bardzo wieloma jednostkami budżetowymi, organizacjami pozarządowymi. Tak naprawdę ratusz miejski promieniuje na całą naszą wspólnotę. W ratuszu, w tym głównym budynku, mieści się 107 pomieszczeń, gdzie pracują ludzie. Czy to obsługa administracyjna, techniczna, czy poszczególne wydziały, pracownicy tychże wydziałów. W ratuszu mieści się kilka bardzo pięknych, okazałych sal, gdzie spotykają się i mieszkańcy w ważnych momentach miasta, i rajcy miejscy, i wszyscy, którzy chcą mieć spotkanie w ratuszu. Szanowni państwo, zapraszam i zachęcam bardzo serdecznie do tego, żebyście ratusz traktowali jako miejsce przyjazne. Właściwie każdy z nas, mieszkańców miasta, z tym ratuszem jest związany. Ci, którzy się rodzą, zostają zarejestrowani w Urzędzie Stanu Cywilnego. Wprawdzie nieświadomie jeszcze, ale już wtedy są pierwszymi gośćmi w ratuszu. Ci, którzy biorą ślub, są honorowani w Urzędzie Stanu Cywilnego. Ci, którzy kończą 18 lat i wchodzą w dorosłość,
są gośćmi Centrum Obsługi Mieszkańców, bo tam składają wniosek i tam otrzymują prawo jazdy. Ci, którzy mają perspektywy jazdy samochodem, otrzymują prawo jazdy czy dowody rejestracyjne na samochód właśnie w ratuszu. I każdy z nas, który ma jakąkolwiek sprawę związaną z naszym funkcjonowaniem, tak naprawdę jest bardzo często gościem w ratuszu. Jest podmiotem naszej pracy i sensem naszej pracy. Ratusz ogarnia całe miasto i ratusz stara się być bardzo hojny i sprawiedliwy w tym, żeby naszymi wspólnymi dobrami się dzielić. Ratusz miejski to także pewna tradycja przekazywania władzy wykonawczej. Jesteśmy w pomieszczeniu poniżej wieży ratusza, przy bardzo pięknym, ceramicznym ratuszu słupskim, wykonanym przez Janinę Dyleską, która od lat upamiętnia historię Słupska w glinie. Ten ratusz, aktualny ratusz wykonany przez nią, stoi w sali herbowej i w sali, w której pokazujemy portrety wszystkich włodarzy miasta Słupska w momencie, kiedy ich siedzibą stał się dzisiejszy ratusz miejski. Te pierwsze 5 portretów to są portrety burmistrzów i nadburmistrzów przedwojennego Sztolpu. Ostatni Szperling w 1945 roku opuścił Słupsk, a do ratusza weszła komendatura radziecka. Być może dzięki temu ratusz nie został zniszczony tak jak Starówka, bo wtedy, w ostatnich miesiącach działań wojennych, po prostu był siedzibą komendatury radzieckiej. Natomiast pierwszym powojennym włodarzem Słupska i tym, który zarządzał w ratuszu, był pan Władysław Fedorowicz. Tak jak bardzo wielu mieszkańców do powojennego Słupska przyjechał ze zburzonej Warszawy wraz ze swoją rodziną. Tu osiadł, tu mieszka do dzisiaj jego syn, a on w Warszawie, jak powstaniec warszawski, zarządzał miastem przez 2 lata. Następnie są to już burmistrzowie, a później prezydenci, bo taka była formuła, jeszcze w międzyczasie przewodniczący Rady Narodowej Miejskiej, Powiatowej Rady Narodowej, takim był na przykład pan Jan Stępień. W historii tego ratusza 5 włodarzy to byli przedstawiciele jeszcze niemieckiego miasta, a 28 to już burmistrzowie, prezydenci, szefowie ratusza w Słupskim, w polskim mieście. Mam przyjemność być 28 osobą, która ten urząd stara się z godnością sprawować dla dobra mieszkańców miasta i pierwszą kobietą wybraną z powszechnych wyborów. Natomiast pierwszą kobietą prezydentką Słupska była pani Teresa Krasowska, wybrana w 1991 roku decyzją ówczesnej Rady Miejskiej. Prawda jest taka, że to na nas bardzo często spoczywa ta odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Mam wielką nadzieję, że historia pokaże, że te decyzje w zdecydowanej większości służyły rozwojowi naszego miasta i podnoszeniu jakości życia mieszkańców miasta, bo taka jest nasza rola, misja, zobowiązanie i taka jest nasza pasja. Tymczasem spójrzmy naszym 21-wiecznym okiem na techniczne rozwiązania, jakie zastosowano przy wznoszeniu tego niezwykłego gmachu, który stoi od 120 lat na bagnach i nic się z nim nie dzieje. Przypomnijmy, pod koniec XIX wieku stary ratusz na rynku dusi się już z powodu mnogości spraw administracyjnych i ciasnoty. Młody, bo 34-letni wówczas burmistrz Hans Matys wydusza w związku z tym na Radzie Miejskiej zgodę na budowę nowego ratusza. Ogłoszony zostaje konkurs na projekt nowego obiektu, który to konkurs cieszy się ogromnym powodzeniem wśród architektów pruskich. Do Sztolpu spływa kilkadziesiąt projektów. Przyjrzyjmy się niektórym z nich.
mówi miłośnik lokalnej historii Tomasz Urbaniak. Z 87 projektów wybrano ten właśnie ratusz. Nie tylko brano pod uwagę jego piękno i funkcjonalność, ale najważniejszym taką dla urzędników informacją było to, że w razie czego, gdyby to miasto się rozbudowało jeszcze bardziej, ten ratusz można od tyłu rozbudować o kolejne skrzydła. Zaczęto budowę w kwietniu 1899 roku. Musimy wziąć pod uwagę fakt, że w tym roku w Słupsku nie było ani wody w kranie, nie było żadnej takiej technologii, którą znamy obecnie, typu dźwigi czy betoniarki, a również nie było ani prądu wówczas w mieście, ani wielu udogodnień. A więc ręcznie kopano potężne studnie, aby tą wodę gdzieś zagospodarować pod ratuszem. Budynek wymaga opalowania, ponieważ jest to bardzo ciężka i duża bryła, a teren był bardzo grząski, a więc wbijano duże ilości pali, głównie pod wieżę, która jest ciężką i olbrzymią bryłą, która przeważała, że tak powiem, ten budynek i trzeba było wybudować wiele specjalnych konstrukcji typu właśnie studni, które zbierały wodę i pod ratuszem jest mnóstwo studni po prostu, które są zbudowane pod fundamentami po to, żeby tą wodę, która jest w tym miejscu, zagospodarować niżej. Również ciekawą informacją jest to, że ratusz oddano po 27 miesiącach do użytku dla urzędników, a więc w dzisiejszych czasach nie wiem, czy byłaby to w ogóle taka możliwość, żeby tak potężny budynek murowany z cegły zbudować w tak szybkim tempie przy dzisiejszych po prostu urzędniczych, że tak powiem, obostrzeniach. Musimy również pamiętać, że budynek jest bardzo mocno naszpikowany sztuką i to nie byle jaką, i to ważnych malarzy z różnych zakątków po prostu ówczesnych Prus. I w tym budynku mamy nie tylko piękne witraże, rysunki, obrazy malowane przez ważnych w sumie dla kultury i sztuki malarzy typu Chevalier i wiele innych ciekawych właśnie osób. I musimy też wziąć pod uwagę to, że ratusz był budowany głównie przez słupskich rzemieślników i słupskie firmy ten ratusz doposażały. Również fabryka, słynna fabryka i olbrzymia fabryka, która znajdowała się w Słupsku, mebli, cały ten ratusz wyposażyła w piękne meble, boazerie i wiele innych po prostu urządzeń. Tak więc większość materiału pochodziło ze słupskich fabryk, poza jedynie cegłą licową, która została sprowadzona z Legnicy, ponieważ okazało się, że wówczas zakupiona wcześniej cegła ze słupskiej fabryki nie spełniała wymogów takich po prostu ciśnienia, które by w tej wieży, które występuje po prostu na samym dole tej wieży, które by mogło zniszczyć po prostu tą cegłę ze Słupska, więc sprowadzono twardszą z Legnicy. Gdy otworzono ratusz, wówczas otworzono również winiarnię na dole, która była taką bardzo ekskluzywną, również pięknie wyposażoną po prostu miejscem, gdzie nie tylko urzędnicy, ale i słupszczanie mogli przyjść, zjeść obiad i do tego napić się wina. W ratuszu również było więzienie takie tymczasowe, ponieważ gdy złapano jakiegoś przestępcę, to go na taki areszt wówczas znajdował się w ratuszu, zarówno w starym, jak i w nowym. W ratuszu przez pierwsze miesiące, również przez pierwsze lata również mieszkał burmistrz, ponieważ było tam także mieszkanie dla dwóch urzędników i też dla stróża, który ten budynek pilnował. Dobrze jest przy okazji takiego jubileuszu wspomnieć tych, którzy tworzyli słupski ratusz, niezależnie od ich narodowości. Tempo tej budowy, mimo wielu technicznych, naturalnych komplikacji, ale i trudności organizacyjnych, wielki fizyczny wysiłek wszystkich budowniczych, od prostego kopacza, murarzy, sztukatorów i wielu, wielu innych robotników, po inżynierów czuwających nad prawidłowym przebiegiem wznoszenia tego gmachu, zasługują na nasz najwyższy szacunek. Dlatego właśnie uroczyście obchodzone są okrągłe rocznice oddania ratusza do użytku. A jak ma być w tym roku? O tym mówi Dagna Mikołajczak-Maśnicka z Wydziału Współpracy i Promocji Urzędu Miejskiego w Słupsku.
Szanowni Państwo, 4 lipca, czyli już wkrótce, obchodzimy okrągły jubileusz tego budynku, Ratusza Miejskiego, 120 lat ratusza i z tejże okazji zapraszamy serdecznie na całodzienną, całodniową imprezę dla całych rodzin. Rozpoczynamy w około godziny 12 koncertem z Symfonii Baltiki. Znane wszystkim Garden Party u Karola odbędzie się tutaj przed ratuszem tego dnia. Później zachęcamy do udziału w pikniku rodzinnym, atrakcje dla dzieci, strefa gastronomiczna. Będzie się dużo działo, będą quizy, wiedzy o ratuszu. Będzie też gratka dla fanów sportu około godziny 18 na Placu Zwycięstwa, który tego dnia będzie tętnił życiem. Zapraszamy na mecz bokserski naszej lokalnej drużyny STK Czarni. Oni zaprosili gości do tego meczu. Na razie nie zdradzam jeszcze, kto to będzie. Program tej imprezy jeszcze będziemy Państwu szeroko udostępniać w naszych mediach społecznościowych, na stronie internetowej będziemy o tym opowiadać i zachęcać do udziału w tej imprezie, ale myślę, że najważniejszym punktem tego programu, oprócz torta urodzinowego, na który serdecznie zapraszamy, ja zapraszam w imieniu Pani Prezydent, około godziny 13 ten tort, ale o 21 koncert na Placu Zwycięstwa. Gwiazdą tego wieczora będzie Kaja wraz z zespołem. No niestety mamy pandemię i jesteśmy zmuszeni wprowadzić pewne obostrzenia, jeżeli chodzi o wejście na teren tego koncertu. Około 20 rozpoczniemy wspólnie z firmą, która będzie pełniła tego dnia obowiązki służb ochronnych, wpuszczać na teren imprezy Państwa za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem plus najlepiej kod QR potwierdzający zaszczepienie się, tudzież ewentualnie to zaświadczenie, które Państwo otrzymujecie przyjmując szczepienie na COVID-19. Możemy wpuścić na teren imprezy określoną liczbę osób, dodatkowo 250 osób niezaszczepionych, bo takie są na dzień dzisiejszy limity. Jeżeli te limity się będą do czasu imprezy zmieniać, to my oczywiście będziemy się dostosowywać do tych wszystkich obowiązujących przepisów. Niemniej jednak warto, żeby zainteresowani wejściem na koncert zaopatrzyli się w ten kod QR wcześniej, bo to po prostu ułatwi logistycznie wejście na teren imprezy. Zapraszamy serdecznie jeszcze po koncercie. Dodatkowa atrakcja nocna, mapping na budynku ratusza. Takiego mappingu jeszcze w Słupsku nie było. Postaramy się opowiedzieć historię tego budynku na przestrzeni lat, setek lat. Od początku, od momentu, kiedy powstał. No, mamy nadzieję, że to będzie widowiskowe show. Zapraszamy wszystkich serdecznie. Impreza jest bezpłatna. Od godziny 11 na Plac Zwycięstwa do przynajmniej północy. Mam nadzieję, że będziemy się wszyscy dobrze bawić. Będziemy udostępniać szczegóły imprezy i wspólnie uczcimy to 120-lecie naszego pięknego ratusza. Pragnę też gorąco podziękować partnerowi imprezy, firmie Perla Polska z Głubina, która pomaga nam w organizacji. No i dzięki tej firmie między innymi 4 lipca będziemy mogli bawić się tutaj na Placu Zwycięstwa z Kają. Zapamiętaj, 4 lipca, Plac Zwycięstwa, cały dzień. 120 lat słupskiego ratusza.